Wielka wydawka For Fun TV dzisiaj, kanał Maksymalnie dzisiaj u mnie gościuje. Boże, gościuję. Słuchaj, Maksym, powiedziałeś, że ty schudłeś na tej diecie słodyczowej. To jest coś nieprawdopodobnego. To co ty jadłeś, że ty schudłeś? Jadłem tyle samo, co jem na co dzień. Czyli konkrety. 3000 kalorii. I 3000 kalorii w słodyczach, czyli tak. To jest, pączków to jest 10. Pączków nie jadłem, starałem się jeść bardziej produkty czekoladowe, lody, tego typu rzeczy. Dla mnie to jest przełom, że można zrzucić, proszę ciebie, trochę kilogramów, żrąc słodycze. Zaczynałem śniadanie od na przykład 2 batonów, potem wracałem do domu, jadłem duży obiad, którym były porcja, wielka porcja 200 gramów lodów, na przykład z jakimiś dodatkami. No. Na to wrzucałem żelki, wrzucałem ciastka z czekoladą z nadzieniem karmelowym na przykład. Tak. I tak wyglądał mój dzień, że jakby starałem się tak żywić. A jak to się dzieje, że ty jesteś właśnie taki... Magia kina. Dyskusja, wiesz, dwóch poważnych. Magia kina. To po wyzwaniu z Burnejką. No. A tak poważnie, całe życie miałem kompleks grubaska. Byłem otyły. Zrzuciłem 32 kilo. 32 kilo? Wstawałem 6 rano, biegałem bez śniadania, czyli po prostu zakładałem dres, wychodziłem 40 minut biegania. Na początku, dzień w dzień? Tak. Później zacząłem biegać, nauczyłem się biegać. Na tyle, że nie bolały mnie stawy. Wracałem do domu po takim bieganiu, brałem prysznic, jadłem owsiankę na wodzie i potem szedłem jeszcze na trening. A inaczej to nic z tego nie będzie. Czas na naszą imprezę, kolejny pojedynek. No, dobra. Co dawaj, dawaj, dawaj kamień. Uwaga. Uwaga, uwaga, 3, 4. Do ilu policzyć? Wal, proszę, nawet, kiwi. Nawet nie wiecie, ile mi to sprawia radości i satysfakcji. Ale przynajmniej na plecki nie poleciało tym razem, wiesz? A jak ładnie pachniesz teraz. Dziękuję, wszystkie kobiety mi to mówią.